Tak wyglądają wyremontowane wnętrza Muzeum Drukarstwa w Cieszynie. To, co od razu rzuca się w oczy, wchodząc do środka, to większa przestrzeń i dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych. Kubatura zwiększyła się trzykrotnie. Jest udostępnione piętro, które będzie w głównej mierze pełniło funkcję wystawienniczą i warsztatową. Będzie tu oczywiście też część ekspozycji, która nie zmieściła się na dole. Natomiast, no tak, to jest obiekt teraz o imponujących gabarytach w stosunku do poprzedniej formy. No i w związku z tym też liczymy na poszerzenie tej działalności i na oczywiście zwiększenie liczby turystów i odwiedzających mieszkańców. Jednym z elementów modernizacji była rozbudowa tego obiektu. Od ulicy Stromej zostały dobudowane przestrzenie, które są dostępne też dla wózków. Mamy dobudowaną windę, która też umożliwi podjazd na pierwsze piętro. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem ekspozycji po remoncie, ustawianie i uruchamianie maszyn, bo warto przypomnieć, że jest to miejsce, gdzie cały zgromadzony sprzęt jest w pełni sprawny. Są to setki, o ile nie tysiące, większych i mniejszych rzeczy, cięższe, lżejsze maszyny. Tak więc z terenu energetyki cieszyńskiej i z terenu dworca Cieszyn przenieśliśmy całe to wyposażenie. Remont w siedzibie Muzeum Drukarstwa w Cieszynie rozpoczął się w 2019 roku i choć już oficjalnie się zakończył, to muzeum jest jeszcze zamknięte dla odwiedzających. Jednym z głównych powodów przeciągającego się w czasie uruchomienia muzeum był brak zarządcy. Jak już wiadomo, Muzeum Drukarstwa ma stać się częścią Zamku Cieszyn. W umowie, którą zawarliśmy na modernizację tej przestrzeni z panem marszałkiem i również przy udziale Stowarzyszenia Muzeum Drukarstwa, były takie założenia, że albo poprowadzi to stowarzyszenie, wybrane oczywiście w konkursie, albo będzie to prowadzone przez miasto Cieszyn. Także w związku z tym, że stowarzyszenie jakby deklaruje, że jest gotowe z nami współpracować w tym zakresie, oczywiście poprowadzić to Muzeum Drukarstwa, to jednak całą księgowość i te wszystkie rzeczy związane z rozliczaniem dotacji choćby nie są w stanie w tej chwili oni sami zrobić. I w związku z tym zdecydowaliśmy, że muzeum trafi pod skrzydła Zamku Cieszyn, co myślę, że jest jakimś dopełnieniem też zadań zamku, bo pamiętajmy, że w zamku również to rzemiosło i to te historyczne, turystyczne atrakcje już są, więc myślę, że będzie to dobre miejsce, które poprowadzi właśnie Muzeum Drukarstwa. Natomiast mamy też zmiany, nastąpiły w Stowarzyszeniu Muzeum Drukarstwa, mamy nowego prezesa, jest deklaracja z ich strony, że będą z miastem współpracować. Jest też informacja, że nie będą w stanie tego robić sami jako stowarzyszenie. Także myślę, że tutaj trwają rozmowy i mamy wielką nadzieję, że to już szybko swoje podwoje otworzy i będziecie Państwo i mieszkańcy i turyści mogli zobaczyć, jak te odnowione wnętrza wyglądają i też będzie można je zwiedzać. Dodajmy, iż Muzeum Drukarstwa w obecnym kształcie jest zasługą wieloletniego prezesa Stowarzyszenia Muzeum Drukarstwa Karola Franka, który jest dobrym duchem tego miejsca i którego wieloletnie starania doprowadziły do rozbudowy tego obiektu, podkreślam, cieszyński magistrat. Finalizacja włączenia muzeum do Zamku Cieszyn to jedna z pierwszych decyzji nowej dyrektor zamku. Kiedy więc muzeum otworzy swoje podwoje, tego jak na razie nie wiadomo. Wstrzymałbym się na razie z deklaracją jednoznaczną, jeżeli chodzi o otwarcie i ten termin, ponieważ jest zaangażowanych w ten obiekt, w Muzeum Drukarstwa,
kilka podmiotów. Musimy z zamkiem uzgodnić wszelkie formalności dotyczące finansowania, dotacji, którą miasto musi zabezpieczyć na funkcjonowanie tego obiektu. I dochodzi do tego strona pozarządowa, więc jeżeli to wszystko nam się zgra, a liczę i wierzę w to, że to się zgra, to będziemy ogłaszać wtedy oficjalnie datę otwarcia. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik-Telesz.